początek maja jest to najodpowiedniejszy okres do sadzenia dali. W tym czasie, kiedy wyciągniemy już takie potężne karpy, które zimowaliśmy albo dostaliśmy od znajomych, możemy przystąpić do ich podziału. Kilka tygodni wcześniej posadziliśmy również rośliny do takie podzielone już do donic i umieszczone były w inspektach. Stąd widzicie, że już taka roślina, kiedy już sadzimy, to już ta roślina jest takich dość sporych rozmiarów. Zaraz również tutaj już ją posadzimy. Natomiast przystąpimy teraz do dzielenia tej karpy, tych korzeni mięsistych właśnie georgini, czyli inaczej właśnie dali, którą teraz podzielimy na dwie mniejsze, co w późniejszym czasie zaskutkuje tym, że roślina przez cały okres wegetacji będzie bardzo obficie kwitnąć, a dodatkowo bardzo ładnie nam narośnie cała ta część podziemna rośliny.